I za każdym rzutem jest. No. W każdym. Patrz, znowu. Jak na śledzia, ludzie kochani, ale naprawdę tych okonków jest dużo. Aż szkoda, że wprowadzają ten zakaz sportowy. Ale się gnie, panie kochany. Kolejny okoń. I ten jest większy, nie? Ten większy. No i wypuszczamy, wypuszczamy, nie? I mały rekonesans portu w Kuźnicy. Słuchajcie, studnia, nie ma nic. Nawet okonie nie odprowadzają. A mamy to po drodze, mieliśmy to, żeśmy się zatrzymali z Filipem. Notabene nawet parkometr nie działał i trzeba było dzwonić do obsługi. No i niby za gratis mamy tutaj do końca dnia, no co z tego, jak my jesteśmy tutaj tylko na 15-20 minut. Obłowiliśmy tutaj ten cały cypel i powiem wam, nie dość, że nie ma żadnego konia, to nie ma nawet żadnego konia widać. Sobiutko. Jedziemy do jastarni. Dobra, słuchajcie, różnica kolosalna. Jesteśmy w jastarni. Filip pierwszy raz zarzucił i od razu okoń. Filip, porównaj port w jastarni do Kuźnicy. Bierze i wyjdę widać o koniec. Dobra, tutaj coś jest. Przystanek tramwaju wodnego. Jak chcecie, to sobie tam do góry zobaczcie. Mamy z tego też film oczywiście, nieco bardziej wakacyjny, ale jest! Zanim przyjedzie cała reszta składu, mała zmiana planów. Idziemy zobaczyć na ten port jachtowy. Czy tam są jakieś rybki? Są jacyś spinningiści, więc myślę, że to może być dobry trop. Filip mówi, jest pełno małych okoni. To całkiem możliwe, bo warunki fajne. Wpływa tramwaj wodny. Pozdrawiamy Olka i spółkę. Jest i pierwszy okoń. I faktycznie nieco większy niż we Władku. No, bardzo fajnie i szybko biorą. Wystarczy wrzucić, pyk, ciach. W zasadzie zaraz jest. Już jest. O, kolejny. Jest. Uuu, ten jest jakby trochę większy. To jest jakiś mały po prostu. Widzę go. Ciśnie. Tak, pełno. Zobaczcie, ten już taki troszeczkę porządniejszy, ale chyba wymiaru jeszcze nie ma. No, choć może mieć. Jest? Było? Jest. Kurczę, ładne te okonie, takie jeden w jeden, zobacz. Kolejny. I na kolację, na patelnię. Ja, Filip. Doktor, on ma taką fajną wodkę zabawkową. No cały czas łowi. To jest właśnie to, że on mi daje tak popali, że zrobiłem teraz dużą przynętę i mam nadzieję na jakieś wymiarowe. Ojej! Ja się ciągnął! Ale twisterek, nie? Tamte nie chciały. Wziąłem twisterka takiego nad większego i od razu. Jesteśmy w jastarni, na takim głównym, najszerszym pirsie. To była dziwna sytuacja, bo przez wiele lat tutaj nie za bardzo chcieli wpuszczać wędkarzy. Ponieważ jest dużo jachtów i pewnie z obawy przed tym, żeby tam wędkarze nie obrzucali tych jachtów, łódek, łodzi i tak dalej ciężarkami, żeby ich nie obijali. No teraz widać, trochę bardziej liberalnie do tego podchodzą, że zakazy nadal widać na tamtych pirsach mniejszych, kolejnych. I przy wejściu jest. Tutaj też jest. Tak. No ale widać, że bosman trochę inaczej do tego podchodzi. Nic tu się złego nie dzieje, nie niszczymy niczego mienia, niczego nie zabieramy, nie kradniemy. My tylko przecież mówić tutaj ryby. Byliśmy dwa dni temu w porcie we Władysławie, teraz jesteśmy tu i różnica kolosalna, jeżeli chodzi o wielkość ryby. Czemu? Różnica kolosalna, czy wiesz co, nie wiem czemu tak jest, bo tu rzeczywiście we Władku z roku na rok mam wrażenie, że coraz gorzej jest z rozmiarem ryby. Ilościowo okonia też jest bardzo dużo we Władku, tylko że on jest bardzo mały na ogół. No tak właśnie widzę, że z wakacji na wakacje jest coraz słabiej z tym rozmiarem. No tu mamy zupełnie inną sytuację, tu mamy port od strony Zatoki. Więc zupełnie inna woda na dobrą sprawę. Czyli myślisz, że to są takie okonie typowo z Zatoki wchodzą tutaj, nie takie bywalce? Wydaje mi się, że tak, chociaż to sytuacja była różna, bo lata, kiedy w jastarni jeszcze jak nie było zakazu spinningowego, można było właściwie cały rok łowić. I przy ciepłym grudniu, czasami tam temperatury były w granicach 6-8 stopni, to naprawdę można było połowić. Było też troszeczkę większe nawet niż teraz, no bo tu dużo jest takie 17, 19. Takich rybek około wymiarowych, trochę powyżej wymiaru, natomiast tutaj też rozmiarów jakiegoś szału nie ma, ale na pewno rekreacyjnie można się nałowić. Co chwila są jakieś brania i to jest to charakterystyczne, że one się właśnie bardzo mocno tych pomostów trzymają. Czasami z pełnej wody nie ma w ogóle brania, albo są jakieś sporadyczne. Natomiast one się trzymają właśnie
tego betonowego pirsu bardzo często. Piąty raz w tym roku tutaj jestem i jest bardzo podobna sytuacja właśnie. Ten betonowy pirs ma takie przerwy, w których też widziałem, że niektórzy próbują łowić. Da się wrzucić tam sprzynętę i da się wyciągnąć. Jak najbardziej, one też pod tym siedzą właśnie, więc te przerwy, które tu widzimy, które są co jakiś czas między tymi płytami betonowymi, to jest dobre miejsce, żeby sprzynętę wpuścić na dropshota na przykład, też nie tylko. Nie ma jakichś zaczepów, to jest czysty beton. Wiesz co, tutaj raczej rzadko się traci jakieś przynęty, z tego co pamiętam. Niczego w tym roku chyba to nawet nie urwałem, więc jest chyba nawet trochę lepiej niż we Władku w naszym porcie. Można się pobawić, no aczkolwiek mówię, tutaj rozmiar też mógł być troszeczkę większy tych okoni. Ale Filip, zobaczcie, ma kolejnego, cały czas zresztą łowi. Ja nie wiem zresztą, jak on tak to robi. Ale ma na dropshota, wiesz, i na dropshota ma trochę więcej niż na główkę dzigową. Jednak jest różnica, nie? Ta sama przynęta, a różnica jest. Też mają dwa razy. Ale tu jest kontakt bynajmniej, za wczoraj, przedwczoraj, nie? Ale gdzie mówisz, o Władku? O, we Władku wczoraj. A, patrz, następny. Może być. Tego wypuścimy. Jest malutki, niech się urośnie. Tomasz, buziaka wtedy daj mu i wypuścimy. Nie. Nie. To widzisz, ja rzucam i za każdym rzutem jest. No. Z każdym. Patrz, znowu. Widzisz? To bez sensu tutaj marnować rosówę, nie? Witam. Boris. Cześć. Ty ponoć jesteś dobry wędkarz. Wędkę masz dobrą, widzę, to tutaj pociśniemy teraz. Idziemy. Standardowa procedura. Jarek, tam z plecaka coś wyciągnij. Ale co? Ale co, nie? To jest, wiesz, trzeba w ogóle zamieszać, bo tam jest kilka rodzajów, panie. Widzę. Na co trafi, na to będź. Co tam wylosowałeś? Morski full. 10% dolewki na hasło. Co ty tu masz? No? Dawaj, dawaj, zobaczymy, co wylosujesz. Co zimnego. Nie? I co to jest? Morski full. Widzisz? A co to ja męczenie jakieś zwierząt? Kurde, wypadła mi z ręki, no. No, no to losowanie. Abrakadabra, to czary i magia, sekretem jest to... przepis na morski full. To zaraz dla mnie też wylosuj, wylosuj dla mnie też. Już losuję. O, taki sam! No. A, nie taki sam, ty nie. Masz zielony, a ja mam złoty. Aha, no fakt, no to tak, no to. To prezes, to prezes. Co to jest? Freestyle, dyska. Chyba tak. 3-gramowa. A to kajtek. Filip, ty daj łowić innym, dobra? On dopiero co przyszedł. Ej. A co, nic nie brał? Nie. Jak na śledzia, ludzie kochani. Ale naprawdę tych okonków jest dużo i są wymiarowe w porównaniu z Władysławowem. Są większe, tak moim zdaniem, o 3 do 5 cm. To jest taki tłum ludzi. Kurde. Na C. Od strony wschodniej. Filip, jak ty to robisz? Banda wędkarzy jest i trzeba ich przepłowić. Ja pokażę miejsce. Ludzie, pokaż. Ten Jarka na pewno nie ma. Jarek, o, Jarek zrobi zdjęcie, proszę bardzo. I tak się pojawiają później te zdjęcia na Facebookach, nie? Ręka dziecka z niemowlaka. takie to da kupić, takie łapki, nie? Najważniejsze, żeby kolegom ciśnienie skoczyło. Nie, to jest ważne. Zamiast kawy, nie? Zamiast kawy. Tu macie, ja mam zamknięte, stąd ryby nie uciekają. Zamknięte, tak ryby nie uciekają, jest dobrze. Jeden za jednym, cały czas muszę uważać, żeby nie wrzucić kamery zamiast rybki. Jest Michu z synem. Jest Roman z Chrzanowa z synem, jest też taki tutaj z kapeluszem z synem. Filip w ogóle kosi system totalnie. Najwięcej chyba ryb ma Filip. Filip, ty łowisz dzisiaj metodą? Dropshot. Co tam masz na tym dropshocie? Twisterka? Tak, brązowego. Brązowy twisterek. Na czarnego już nie bierze. Na czarnego już nie bierze, no właśnie, bo też się to tak troszeczkę zmienia. I ciekawostka, bo łowimy, z tej strony jest dużo brań, a z tej strony nie ma. Co ty powiesz? Nie ma tutaj, nie? Z tej strony. Nie. To po co tutaj stoisz? Bo cię bossman wyrzucił stamtąd, nie? Kuba złapał też takiego konka. Wypuść, bo to szkoda, żeby się męczył biedny. Sru, poszedł. Ile masz lat? 8. 8 lat. No to trochę jesteś młodszy niż Filip. I mamy jeszcze jednego młodzieniaszka, zaraz do niego podejdziemy.
spotkania. Co tu się dzieje? Nic. A przyszedł, nie? Przyszedł i teraz oj, będzie teraz patrz, rzucił i o. Wstyd zrobi i pójdzie na następny. Powiem, nie, bez sensu. Branie za branie. Aż nie kończę nagrania, Filip. Jest, było. Nie, no weź bez jaj, nie? Jaki? Patrz, jaki skubany, nie? Ty no, ale nie rób, słuchaj, ej, mi wstydu, chłopie. Co to będzie, jak on podrośnie i będzie w moim wieku? Patrz, okoń. To mu się już nie będzie chciał. Nie, to ryb nie będzie wtedy. To ważniejsze. O, Borys, yeah! Ale ładna rybka. Złap mocno. O. I wypuszczasz, yeah! Piąteczka, Borys. Jest okej. Okay. Kolejny okoń. I ten jest większy, nie? Ten większy. No i wypuszczamy, nie? Szkoda tej ryby, także niech sobie jeszcze rośnie. Podglądamy tutaj starych wyjadaczy, mistrzów morskiego wędkarstwa. Sorry. To nie o nas mowa. To nie ja przy tobie chciałem stanąć. Chciałem stanąć przy Filipie. To nie o nas mowa. I co, masz dzisiaj naławione, chłopie, co? Mhm. No jest szczęśliwa, jesteśmy od godzinki. Oj, ja mam coś też, jechana. Nie są to, co jak łowiliśmy ostatnio i było 11 razy pod rząd, jak nie było ryby i zabierałyśmy. Słuchajcie, aż szkoda, że wprowadzają ten zakaz portowy. Ale się gnie, panie kochany. Kolejny. Ten jest wymiarowy jak nic. Ty, Filip, bierzemy na kolację jakieś? Nie. Jest. Spory. Kurde. Ileś można, Filip. Dobra, Filip, robimy challenge. Kto pierwszy złowi rybę? Jest, siedzi. Skubany. Wygrałeś, synu. Jesteś lepszym wędkarzem. I co ja teraz pocznę? Masz, zgłoszę ci. Nie, jaki ty jesteś. No dobra, podsumowanie. Filip, jaka miejscówka? Dobra. Mega dobra, nie? No, nie spodziewałeś się, że taka dobra będzie? Nie, to są wody słowowe, gdzie było mało konie, jakieś słabe. Znaczy się, we Władku były na pewno mniejsze konie, było też ich troszeczkę mniej, aczkolwiek Filip i tak tam 20 wyciągnął. Ale tu ile wyciągnąłeś? Z 60. 60 to koni. Dobra, my tak idziemy i zobaczcie, żeśmy doszli. Normalnie ślepa uliczka i chyba będziemy musieli to przeskoczyć. Nie, już idziemy tak jak cywilizowani ludzie. Dobra, słuchajcie, marina w Jastarni, piękna sprawa, naprawdę warto się tutaj pojawić. Oczywiście jak nie ma zakazu portowego, pamiętajcie, od 15 września do końca lutego jest zakaz spinningu portowego, nie wolno łowić. Na tej marinie, gdzie myśmy łowili, tak prawdę mówiąc, też nie wolno łowić. Natomiast no, widać, że takie podejście tych bosmanów jest naprawdę fajne, za co dziękujemy. Oczywiście nie wchodziliśmy na jachty, nie obijaliśmy tych jachtów tymi naszymi przynętami. I dziękujemy za to, że nas tutaj przyjęli. Lecimy do domku. Trzymajcie się, cześć!